Pani Mariolo, ostatnio jak się spotkaliśmy, rozmawialiśmy o pewnym programie TVN-u Razem od nowa, prowadzonym przez Ewę Chodakowską i Joannę Krupę. Pani wtedy miała okazję mi powiedzieć, że nie oglądała jeszcze, ale wyraziła swoje zdanie. Nasz wywiad był bardzo nośny w internecie. Niestety. I teraz pytanie do Pani, czy w końcu się Pani zapoznała z tym programem? No skoro już podjęłam to wyzwanie, to musiałam się zapoznać, bo nie chciałabym nikogo zranić. No i powiem tak, nie mówmy na ten temat, ale skoro już powiem jednym tylko zdaniem, program jest bardzo słaby. Dobra, i tu kropka. I tu kropka. Czyli rozumiem, że to pani by była lepszą prowadzącą. Nie, to nie chodzi o prowadzących, wiesz, nawet. Po prostu mnie chodzi nie o prowadzących, bardziej tylko o program. Program jest bardzo słaby, bo program jest o tym, jak zmieścić się w sukienkę ślubną. Czyli wychodzi na to, że my wszystkie kobiety, które się nie mieścimy, ja też się nie mieszczę, mamy nieszczęśliwe związki. I o tym jest ten program. Jest po prostu głównym punktem jest zmiana wizerunku odchodzenia, a nie o tym, nie o to chodzi, żeby... Nie o to chodzi w małżeństwie. Naprawianiu relacji. Naprawianiu relacji. To jest to, co powiedziałam, głębszy temat, ale zostawmy to. Życzę paniom prowadzącym wszystkiego dobrego i już postawmy kropkę.